Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Rzeczywiście Jezus jest tym, który rządzi wszystkimi sprawami nieba i wszystkimi sprawami ziemi. I dlatego powinniśmy mieć odwagę prosić Go w sprawach wielkich, najważniejszych i w sprawach zupełnie małych. Ci, którzy doświadczyli prawdziwej wiary, uczyli mnie, że mam prawo prosić Boga o zbawienie, mam prawo prosić Boga o wybaczenie moich grzechów, mam prawo prosić Boga o życie ludzi wokół mnie, ale mam także prawo prosić Boga o rzeczy małe, o to, żebym zdążył na czas na zaplanowane wcześniej spotkanie, o to, żeby znalazł się człowiek, który naprawi rury w moim mieszkaniu i o to, żeby mój komputer nie rozpadł się wtedy, kiedy go najbardziej potrzebuję. Ktoś powiedziałby, może trochę wstyd prosić Boga o rzeczy tak małe. Tymczasem Jezus mówi, mam pełną władzę nad sprawami nieba i ziemi i chcę się zajmować sprawami nieba i ziemi. Jezus chce się zajmować moim zbawieniem, ale także moim katarem i moimi rurami. Jezus jest Bogiem, który chce się zajmować moim życiem z miłości. Cieszę się z naszego dzisiejszego spotkania i zapraszam serdecznie na jutro.